Halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Odyssey, modyfikacji do gry Gothic 2. Tak się prezentuje moja postać, tak wyglądają zadania, a tak ostatnio zdobyty ekwipunek. No cóż, jesteśmy na farmie Onara, więc pogadajmy sobie tutaj z jej mieszkańcami. Bengar! Witam. Dość prosta, to kradniemy. Ty jesteś farmer Bengar. Co tutaj robisz? Na naszą farmę napadli orkowie. Dlatego stamtąd uciekliśmy. Orkowie nadal są na twojej farmie. Sądzę, że tak. Ale nie mam pewności. Czy jesteś w stanie przejść przez przełęcz? Nie. Przejście do Starej Górniczej Doliny zostało zablokowane przez orków. Więc nikt nie przejdzie. Jak słyszałem, to dostęp przez opuszczoną kopalnię także został zamknięty. Prawdopodobnie, znajdującym się w Dolinie Paladynom, orkowie chcą uniemożliwić powrót do Khorinis. A co się dzieje w Górniczej Dolinie? Pojęcia nie mam, jak wygląda tamtejsza sytuacja. Zadajesz zbyt trudne pytania. No cóż, chcę się czegoś dowiedzieć, no ale rozumiem sytuację, no skąd masz stary ty wiedzieć? Dobra, tu są owce, farmer Baltazar. Dziecinnie łatwa, no to kradniemy. Nie przeszkadzam. Och, nowa twarz na farmie. Czyżby ten stary Sknera w końcu załatwił mi ucznia? Dlaczego tak sądzisz? Jestem żołnierzem króla, a nie uczniem. Wybacz, jasna sprawa. Już nie jestem taki młody i przydałby mi się następca. A czym się tu zajmujesz? Och, pilnuję owiec. Całe swoje życie tym się zajmuję. Te zwierzęta są bardzo posłuszne i bardzo mądre. Jeśli dobrze je traktujesz, to pójdą za tobą dokąd będziesz chciał. Wszystko w porządku. Nie mogę narzekać. Dziękuję, że pytasz. To się nazywa dobre podejście. Za murem, orkowie, a... Ej, jak leci? Nie narzeka. Zostaw mnie w spokoju. To się nazywa dopiero podejście. Nie to, co niektórzy tutaj. Ten naprawdę ma dobre. Dobra, kto tutaj jest? Kolejny ziomek. Pepe. I tam jakiś dwóch. Dziecinnie łatwa. No to lecimy z tematem. Witam. Możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje? No, tego by tylko ślepy nie zauważył. Orkowie zajęli całą okolicę, a my rozpaczliwie próbujemy przeżyć. Rozumiem. O tym wszystkim lepiej pogadać z najemnikami, bo ja nie mam czasu. Muszę paść owce. Do Baltazara iść, będziesz jego uczniem. Nauczysz się może lepiej paść. Tu farmer zwykły. O, Gan! Hej, ty. Ty myśliwy jesteś. Dość prosta, lecimy z tematem. Po co pilnujesz tej bramy? Tam też są orkowie. Orkowie i kilka innych stworów. Ale o tym lepiej pogadaj z Kaalornem. Już od dawna głowi się, jak poradzić sobie z tym problemem. Kim jesteś? Mam na imię Gan. Jestem myśliwym i pracuję dla farmera Bengara, który mieszka na płaskowyżu koło przejścia do Górniczej Doliny. Jak a ponieważ orkowie zajęli tutaj tam całą okolicę, wszyscy ukryliśmy się na farmie Onara. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Nie ma problemu. Za 100 sztuk złota mogę ci pokazać, jak patroszyć upolowaną przez ciebie zwierzynę. Za skóry i inne trofea, w handlu można dostać sporo złota. Dobra. Oto 100 sztuk złota za naukę. Dziękuję. Teraz możemy zaczynać. A jak mi powiesz, że ja wiem wszystko? Czego możesz mnie nauczyć? To zależy, co chcesz wiedzieć. O, dobra, smoczy zębacz. Róg smoczego zębacza to bardzo cenne trofeum, dlatego trzeba go usuwać ze szczególną ostrożnością. Głęboko wbijasz nóż w czoło zwierzęcia i jakby dźwignią, ostrożnie wyciągasz róg. Jeśli nie odrywa się od czaszki, wtedy z przeciwnej strony podważamy drugim nożem. Jak idzie polowanie? Nie mogę narzekać. I kawalur. Jak ryzykowny. Witaj. Witaj. Powiedz, bo niby na statku służysz, to nie jesteś z Khorinis. Jestem z Khorinis, ale obecnie jestem członkiem załogi okrętu wojennego Albatros. Tak.
Nie sądziłem, że król posiada jeszcze statki. Wydawało mi się, że ich wszystkie dawno zatopili orkowie. Zresztą, nieważne. A przy okazji, na twoim miejscu byłbym tu bardziej ostrożny. Tu, na farmie Onara, żołnierze króla nie są mile widziani. I nawet atak orków tego nie zmienił. Więc bądź ostrożny z tym, co robisz i mówisz. Dziękuję za radę, postaram się to zapamiętać. Powiedz no lepiej, czy przypadkiem nie masz jakichś problemów? Problemów. Chłopcze, rozejrzyj się wokoło. Od tego czasu, jak orkowie rozbili koło farmy obóz, my tu wszyscy jak na szpilkach. A teraz jeszcze część ich ulokowała się z tyłu farmy. Nie wątpię, że wkrótce nastąpi atak. Dobra, na razie z nim więcej nie będę gadał, może jakieś zadanie zleci. A jutro byśmy przeszli się tam z tyłu farmy i sprawdzili, czy coś tam jest. Dzieci niełatwa, więc kradniemy. Witaj. O co chodzi, chłopcze? Mów szybko, co ci trzeba. Jestem bardzo zajęta. Jak wygląda sytuacja? Popatrz na te wielkie pola, które musimy jeszcze obrobić, to zrozumiesz, jak idzie. Ale od kiedy okolica jest pod kontrolą orków, my nic nie możemy zrobić. No właśnie, czyli niewielkie pola, bo nic na razie nie zrobicie. Dobra, kto tu jest jeszcze? Jest tu Patrick i Kord. Patrick, jestem w stanie z tobą pogadać? Jestem. Witaj. Jak wygląda sytuacja? Wszystkiego po trochu. A Kord? Hej, ty. Przy okazji, czy ciebie mogę okraść? Trudna, ale możliwa. Witam. Nazywam się Roland. Nie wiem, czym on się tak witam. Denerwuje. Kim jesteś? Nazywam się Kord. Na czym polega twoja praca? Nie wiadomo już komu. Szkole najemników w walce na miecze. Ciekawe. A mnie mógłbyś podszkolić. Ciebie. Zapomnij o tym. Królewskich wojowników nie szkole. Nie mów, że o tym nie wiesz. Okej, no dobra, dobrze wiedzieć. W ogóle do rana trzeba się przespać, bo tu jest dramat, jeśli chodzi o... o ilość światła, jaką tutaj jestem w stanie teraz uzyskać, więc śpimy do świtu. To jest dobra opcja. Na pewno będzie jaśniej, co bardzo sobie cenię. Farmer Hodges. Hej, ty. Witam. Jestem tu od niedawna. Czego u diabła? Nie obraź się, ale nie mam ochoty na rozmowę. Masz dużo pracy, co? Śpisz. Nawet nie mów. Nasi ludzie potrzebują sporo broni, więc pracuję całymi dniami. To było oczywiste. Dziecinnie łatwa, więc garniam. 15, dziękuję. Co możesz mi powiedzieć o tej farmie? Zaraz biję to poziom jest farma bez biciań kogokolwiek. A ten duży budynek to jego dom. Jedno skrzydło zajmują najemnicy. A my, farmerzy, musieliśmy przenieść się do stodoły. Ale nie mam nic przeciwko, to dobrze, że ktoś pilnuje farmy. Przed kuchnią znajduje się kuźnia. Przy odrobinie szczęścia, Fekle da ci coś zjeść. A co z najemnikami? Onar wynajął ich, żeby obronić się przed strażą z miasta. Ale także chronią farmy, nasze owce i farmerów. Więc nawet nie myśl coś ukraść lub grzebać w cudzym kufrze. Oni tylko czekają na okazję, aby otłuc komuś gębę. Mogę u ciebie kupić broń. Zapomnij o tym. Jesteś żołnierzem króla. Będę miał duże problemy z najemnikami, jeśli sprzedam ci broń. Dobra, to farmerka, to też mi nic nie pomoże. Farmer, ja, o, stary farmer farmy miał. Gunnar, o, siema, dziecinnie prosta. 45, dziękuję, złoto się przyda. Jak sprawy? Żołnierze króla nie są tu mile widziani. Najlepiej udaj się do starej wieży. Tam wykofał się Lord Andre ze swoimi ludźmi. Będzie lepiej, jeśli tam pozostaniesz. Najemnicy przybywają ze wszystkich stron. Pustelnik w górach, to ciekawe. Większość z nich pochodzi z kolonii karnej. Inna grupa najemników przybyła z południa, gdzie zapewne uganiała się za orkami. A najemnicy orków? Ci przybyli z Myrtany. Ciekawe, ilu ich wszystkich jest. Nieważne ilu. Tak naprawdę, zabije. To ciekawi mnie, skąd przybył ten szaleniec. Z pewnością też z kolonii. Jaki szaleniec? Około 2 tygodnie temu, na farmie zjawił się jakiś facet i zapytał, gdzie może spokojnie pomdrugeszkać. Wyglądał na kopacza.
Powiedziałem mu, że będzie musiał wspinać się po górach, jeśli chce mieć spokój. Potem zobaczyłem, jak schował się do lasu, w którym mieszka zielarka. Ciekawe, co się z nim stało. Okej, to poszukamy. Pardos. Pardos i Aramis. Wszystko kopasz, w porządku. O, ciebie zgarnę do kopania. Jestem zmęczony. Kompletnie wykończony. Ciebie zgarnę, tylko na razie nie mam z tobą żadnej kwestii dialogowej. No, trudno. Tutaj nikt są jakieś nie rzeczy. Nie chcę tego słuchać. Nic się nie zmieni. Nie mów, że to nieprawda. Topór, kufer. Tam widzę mieszek. Zapiszę grę. Okej, to mogłem ukraść. Trzeba uważać na to, co się mówi. To też. Żadna wielka sprawa. Posłuchał niewłaściwych ludzi. To przecież oczywiste. Ja bym tego nie zrobił. Ej, tak, mają wyrąbane we mnie. Super sprawa. Beczka, jabłek, gruszek, wszystko zgarnięte. Nikt się nie obraził? Nikt. Cześć, wilku. Wszystko w porządku. W porządku. Nikt nie chce tego. Wszędzie jest spokój. Najemnik, najemnik, Tekla. O. Co tu robisz w mojej kuchni? Jak ryzykowna. Coś tutaj wspaniale pachnie. Och tak. Już ja znam takich jak ty. Myszkujecie po całym domu. Najpierw się przymilacie, a kiedy człowiek chce was o coś poprosić, nikogo nigdy nie ma. Dostanę coś do zjedzenia. Nic z tego. Nie obsługujemy żołnierzy króla. Nie dasz mi swojego gulaszu. Powiedziałem już, że żołnierze króla nic ode mnie nie dostaną i koniec. Dobra, trzeba będzie dla niej coś zrobić pewnie. Dobra, tej łyżki na razie nie mogę. Karsten, trudna, jak bardzo trudna. Oj, trudna, no. Witam. Kim jesteś? Ich heiße Karsten. Nazywam się Karsten, jestem rzemieślnikiem. Co tu porabiasz? Die Orks haben die Stadt Orkowie najechali miasto, musiałem uciekać. Teraz siedzę tutaj i czekam, aż wojna znowu się skończy. Coś jeszcze? Ich weiß nicht, nie wiem, jeśli nikt mi nie pomoże, jestem skończony. Hilft, kann ich einpacken. Powiedz, o co chodzi. Nun, otóż uciekając z miasta, musiałem zostawić swoje narzędzia na budowie w ratuszu. Jeśli nikt tego nie zrobi, to kim na razie mogę rzucić pracę? Czego ci potrzeba? Najważniejsza byłaby kielnia, tarnik i stugarka, ale może znajdziesz więcej. Przydałaby się łopata i siekiera do rąbania. Gdybyś mógł przynieść mi kielnię, tarnik i stugarkę, dałbym ci 300 sztuk złota, a za łopatę i siekierę do rąbania dodatkowo po 100. Narzędzia są zawsze przydatne. Przyjmuję zadanie. Pewnie, mogę to zrobić. Danke, mein Freund. Dzięki, przyjacielu, nie zapomnę cię. Dość prosta, to kradniemy. 30 oczywiście. Wszystko w porządku. Wybacz, ale teraz nie mam nastroju, by z kimkolwiek rozmawiać. Nie szkodzi, to co chciałem, to już dostałem. Farm, myślałem, że Echim i... No, że ci bracia. Siema stary, jak będzie trudna? 77, czyżbym akurat tyle miał? Nawet 8, dziękuję. To rzeczywiście prawda. Widzi i słyszy się to i owo. Co palisz? Chcesz się zaciągnąć? A dawaj, no pewnie, że tak. Naprawdę są. Oczywiście. Naprawdę w to wierzysz? Nie musisz mi tego mówić. Dzięki za darmowe. Niezłe, co? Mnie nie musisz pytać. Masz tego więcej. Nie wiadomo już komu można tego ufać. Jest więcej, wiesz? No chyba ma. Chyba ma. Właściwie może być go tylko żal. Niewiele. Moje zapasy powoli się kończą. I skąd ja teraz wezmę świeżą trawkę? Nikt nie chce wiedzieć. Stary, nie wiem. Mówi się o tym i o tamtym. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Kto tu jest? Dobra, tu jest farmer, ale patrzcie, na zieloną mam ich. Kolejny farmer. A tutaj kto tu stoi? Najemnik, rozumiem.
Dziwne, że akurat obstawili. Talbin? Dość prosta. Ty też nie jesteś myśliwym? Witaj. Wszystko w porządku. A, dziękuję. Wszystko w porządku. Tu se pogadaliśmy. Fester. Witaj, co tu robisz? Przygotowuję się do walki. To żeśmy sobie też pogadali. No, stary, tak pięknie strzeżesz tych sakiewek, że tutaj zgarnąłem sobie. Pożyczę 2300, no i to już jest spoko. Musiało się to znać. Że troszkę tutaj mamy więcej tego złota. To Cifer. Hej, ty. Witam. Możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje? On się tak denerwuje. Orkowie się dzieją, od co? Co wiesz o orkach? Niewiele. Tylko tyle, że nas dokładnie okrążyli. Żyjemy w ciągłym oczekiwaniu, że wkrótce rozpocznie się kolejny atak. To skutecznie szarpie nerwy, ci powiem. Mnie mówili co innego. Nic nowego, można wierzyć we wszystko, co się stało. Dobra, tu Hodges, nie ma nikogo nowego? Moje zdanie daje mi Rod, o Rod, stary, bo się można okraść, widzę. Dzieci niełatwa, to lecimy. Wszystko w porządku. Czego ktoś taki jak ty może chcieć ode mnie? Tak jakby mnie to cokolwiek. Jesteś jednym z ludzi króla. Nie zamierzam mieć z wami nic wspólnego. Jasne. Dużo by mnie to kosztowało. Co słychać? Nie powinno cię tu być. Idź sobie gdzieś indziej. To, co chciałem od ciebie, to już zdobyłem, stary, więc już jakby... nie musisz mi tutaj... O, Elena, 6. Naprawdę nie mój problem. Dość prosta, a bardzo prosta. Witaj. Czego chcesz? O, jaka miła jesteś. Uderzyć w sam się. Nie wiadomo już, komu można ufać. Są tu jakieś prawa, na które powinienem uważać. Nie musisz mi tego mówić. Nie dotykaj niczego, co nie należy do ciebie. Trzymaj się z daleka od nie swoich spraw. Jeśli wdasz się w walkę, trzymaj się najemników. Jeśli rozpoczniesz bójkę z miejscowymi chłopami, wszyscy obrócą się przeciwko tobie. No, co jest? Na czym polega twoja praca? Mam swoje zdanie. Sprzedaję towary produkowane na farmie. Gdybyś chciał coś kupić, daj mi znać. Pozwól jednak, że cię ostrzegę. Nie znoszę złodziei. Jasne? Ode mnie tego nie dostał. Podobno buntujecie się przeciwko królowi. Mój ojciec zdecydował, że najwyższy czas zadbać o nasze bezpieczeństwo. Pokaż mi swoje towary. Co mogę ci zaoferować? A to zależy, co masz. Lekki pancerz łowcy smoków. 3 koła. Ej, to jest coś, co będę chciał na pewno. Spoko, tylko muszę zarobić na to, nie? Hej, co ty tu robisz? A, biegam, kradnę. Tylko tędy przechodziłem. Aha, tylko przechodziłeś. A może jesteś szpiegiem Lorda Andre? Hej, uważaj, co mówisz. Nie jestem żadnym szpiegiem. O, wieżek Stardasa widać za mną. No dobrze. Chciałbym ci uwierzyć. A stąd ją widać? Ale strzeż się, jeśli przyłapię cię na szpiegostwie. To sobie walno siedziwe? Tego pożałujesz. Słyszę o tym. Jak trudna. Do zrobienia. 120 sztuk złota. Ej, no tu jeszcze trochę. Bodo. Słuchaj, stary, dość prosta. Nie wiem, czym on się tak lecimy z tematem. Jak tam sprawy? Żołnierze króla nie są zbyt mile widziani na naszej farmie. Nie wiem, czym on się. Wiele osób i tak będzie z tobą gadało, ale nie oczekuj tu jakiejś szczególnej uprzejmości. Oko chce tylko jej ich okraść. A co z orkami? A jak myślisz? Musimy być bardzo ostrożni, aby nas nie posiekali. Tak czy inaczej, ciężar wojny zawsze będzie spoczywał na grzbietach chłopów. Ale beze mnie. Co on wie o służbie? Wszystko w porządku. Tak. Teraz nie mam na co narzekać. Jeszcze ostatnia kwestia dialogowa, stary. Mogę gdzieś tu odpocząć. Jeśli chcesz się gdzieś przespać, idź do stodoły. Tylko nie połóż się przez pomyłkę w łóżku jakiegoś najemnika. Ona dba o to, żeby zostawili w spokoju wieśniaków, ale z obcym spoza farmy mogą zrobić, co im się spodoba.
Nie zasłużył sobie na to. Nic mnie już nie dziwi. Okej, tu mogę sobie wejść? Na luzie sobie mogę wejść. Pióro do pisania, to nie będę zgarniał. Lepiej nie okradać akurat na imię. Buster, cześć. Witaj. Inaczej bym się witaj. Do tego zabrał. Co wiesz o orkach? Orkach. Myślisz, panują praktycznie nad całym Chorinis. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby przypadkiem nie wejść im w drogę. Dobrze wiedzieć. O, ciebie mogę okraść, nie? Trudna, ale jak trudna. Akurat tyle mam. Kim jesteś? Jestem Halet, przywódca najemników. Tośmy se pogadali? Można ufać. Najemnik. Tutaj z nimi nie pogadamy. Skrzyni lepiej nie tykać. Może 9 to może Lee wstał, jeśli jest. Chyba, że wypłynął sobie z Bezim i olał wszystkich. No, pewnie, że tak. Kurde, Lee by nie olał swoich ludzi. Oczywiście, że olał. Nie wie, jak się trzyma miecz. Trudno mi w to uwierzyć. Kto cię tu wpuścił? Co tu robisz na mojej farmie? Tak jakby mnie to zaprowadziło. Łatwo będzie mu okraść klucz. No to lecimy. Nie mów, że o tym nie wiesz. Czy na farmie wszystko w porządku? A co cię to obchodzi? Przecież tutaj nie pracujesz. Jeśli należysz do żołnierzy króla, nie masz tu nic do roboty. Powinien był wiedzieć lepiej. Jak wygląda sytuacja na twojej farmie? Dlaczego mnie o to pytasz? Za ochronę farmy odpowiadają najemnicy. Idź i pogadaj z Khaledem. Po tym, jak jego poprzednik Lee udał się do Myrtany, on tu odpowiada za wszystko. Okej, dobra. A teraz wynoś się stąd. Przeszkadzasz tylko. Luz, dzięki za klucz i za dodatkowy exp, no bo dzięki tobie mam 200 expa więcej, więc bardzo sobie to cenię. Coś tutaj jest? Wasili, siema. Nie próbuj tu nawet niczego dotykać. W przeciwnym razie oberwiesz w łeb, rozumiesz? Wszyscy mi to powtarzają. Dość ryzykowna. Na ile ryzykowna? Mogę wiedzieć, czym się tu zajmujesz? Onar każe mi nadzorować jego własność. Martwi się, że coś może zniknąć. Właściwie to mu się nie dziwię. Większość jego najemników to byli skazańcy z kolonii karnej. Kiedy nikt nie patrzy, rozkradają wszystko, co da się ukraść. Ja też. A czym się zajmujesz? Stare monety. Mam przy sobie jakąś starą monetę. Pokaż mi ją, proszę. O, tak. Niewiele mógłbyś za nią kupić. Dam ci za nią jedną sztukę złota. Zgodnie z nominałem. Dwie? Trochę to mało. A co powiesz na dwie? Chyba żartujesz. Jeszcze do reszty nie zgłupiałem. Wynocha! Mam przy sobie jakąś starą monetę. Wiesz, ile ci za nią zapłacę. Zgoda. Wspaniale. Jeśli będziesz miał takich więcej, przynieś je mnie. Okej, dobra. Czyli zbiera stare monety, jedną sztukę złota dostaje za stare monety, spoko wiedzieć. 2700, no jeszcze trochę brakuje. Ale tutaj są może panie, drogie panie. Mam nadzieję, że bardzo drogie panie. Oj, droga pani. Witam. Nazywam się Roland. A ty kim jesteś? Może kupię ten pancerz w końcu. Mam na imię Maria i jestem żoną Onara. Czego tu szukasz? Chciałbym. Odkąd znaleźli się tutaj ci wszyscy mężczyźni, w domu nie można mieć ani chwili spokoju. Wszędzie jest ich pełno. Czy ostatnio zdarzyło się tu coś interesującego? Odkąd najemnicy opuścili nasz dom, zrobiło się tutaj znacznie ciszej. Zaiste interesujące. Służka, a córki nie miałaś? A miałaś... Oczywiście, że miałaś córkę, ale... Córka właśnie ma pancerz mi do sprzedania, który bardzo chcę, aczkolwiek jeszcze nie jestem w stanie go kupić. Dobra, moi drodzy, to co mogę zrobić, to udać się oczywiście do Lorda André, no i tam zadanie jedno wykonać. Po cięciu widzimy się na górze. Dobra, jestem na górze. Gdzie jest Salford? Wydajesz się być czymś rozzłoszczony. Tak? Do cholery. Nie widziałeś gdzieś mojej kuzji.
Jest bardzo stara i jest na niej wyryte słowo. Salfot. Nie. A gdzie leżała? W moim kufrze, oczywiście. A gdzie jest twój kufer? W starej wieży. Tak. To dziwne. Widziałem tam Jestana z kuszą w rękach. Zdaje się, że wyciągnął ją z jednego kufra i włożył do drugiego. Co? To musiała być moja kusza. Więc to on ją ukradł. Ale poczekaj, obłudny złodzieju. Dobiorę się do ciebie. Natychmiast pójdę i sprawdzę, czy w kufrze Jestana będzie moja kusza. O, ty sobie idź. A ja tutaj załatwię pełzacza. Wiecie co, no. Nie było walki w tym odcinku. Dobrze by było jednak trochę tej walki mieć. Przy okazji, no cóż, zdobyć trochę doświadczenia, póki tamten sobie poszedł. Bo jak podejdzie mi tutaj do tego pełzacza, czy ten pełzacz za blisko tego wojownika, to mi go zabije z kuszy, czy z kuzy tak zwanej, czy coś tam jeszcze. A tak mi sobie idzie. Nie muszę go śledzić chyba od razu. Spotkamy się na miejscu i taką chwilę zejdzie z tym dojściem tam, ale go tutaj... Wow. Na szczęście pełzacze są dosyć łatwe w pokonywaniu tutaj. Tylko chodź stary, jeszcze taki byś jeden manewr zrobił, tak jak przed chwilą miałem. Że po prostu chodziłeś, a ja cię tutaj właśnie biłem. Tak jest. Dobra. Resztą się już zajmę potem. Dobra, chłopaki, czy tu jesteś ty? Jest tam? Hej, ty. No nic tutaj, po tobie. A tamten? Trzeba go sprawdzić, czy znalazł, aby na pewno zbrodniarza. Właściwie nie zbrodniarza. Tylko kuszę. Znalazłeś swoją kuszę. Tak. Jestan rzeczywiście schował ją w swoim kufrze. Już ja się z nim policzę. Masz moje słowo. Dobra, to znaczy, że ja tą kuszę też zgarnę potem. Dobra. No skoro kusza otwarta, znaczy kufer otwarty, chyba że potem będzie mnie ścigał za to. Skłócić rycerzy. Okej, teraz bardzo zły nas. Warto do Jestana jest zobaczyć, co powie. No, czy będą się tłukli? Mam nadzieję, że w sumie zgarnąłbym ich wyposażenie. Witam. Czy mogę cię zapytać o Salfoda? Salfod. Zostaw mnie w spokoju. Co? Myślałem, że jesteście najlepszymi przyjaciółmi. To było kiedyś. Teraz nie chcę go widzieć na oczy. Okej. Rangara. Dobra, no to spoko. Witam. A nie, to gdzie ty, Lutero? Ty, nie ty, ty moment. Tutaj był taki jeden gość, którego miałem. To ty? Rangar, o właśnie. Mój plan zadziałał. Jestan i Salfot już nie są dobrymi przyjaciółmi. To wspaniale. Mam nadzieję, że teraz zostawią mnie w spokoju. Też tak sądzę, ponieważ teraz są zajęci kłótnią między sobą. A jeśli nie, to łatwiej ci będzie się im przeciwstawić, dopóki oni są nastawieni przeciw sobie. Dziękuję ci. Bardzo mi pomogłeś. Przyjmij ode mnie 50 sztuk złota. Niestety, więcej nie mam. Nic wielkiego. Cieszę się, że mogłem pomóc. Okej, zadanie wykonane. Proszę bardzo, skłóciłem rycerzy. Jedzenie dla groma. A, to wykonane, dobra. No cóż, urkowie Urbengara, pustelnik w górach, narzędzia się zawsze przydają. To co, trzeba się przenieść by było. Mam sporo many, więc zróbmy tą teleportację. Teleportacja do obozu na farmie Onara. Aha. Czyli to tutaj.
No dobra, no to cóż, zejdziemy niżej, no bo fajnie by było jednak coś jeszcze porobić w tym odcinku, 10 minut zostało. Wydaje mi się, że faktycznie możemy oczyścić to przejście za farmą Onara, bo się przyda. W sumie, dobrze będzie wypadowo bazę zrobić, dodatkowo wydaje mi się, że niegłupim pomysłem byłoby też w sumie oczyścić je po to, żeby móc do Sagity biegać, bo raz, że tam jest kapliczka Inosa, która się bardzo, ale to bardzo będzie mi przydawała, a dwa, że w sumie może to jakieś zadanie będzie mi chciał rzucić tutaj Kavalorn, więc też z nim o tym pogadamy. Trochę mi brakuje złota, ale wydaje mi się, że to do zrobienia. Co to są? Wargi. Okej, i obóz. No to jest pojedynczy warg. Dobra. Siadło, wow! Wow, no niestety do 12 już się nie prześpię, ale kurde! Wow! Pojedyncze wargi są do pokonania. Podwójne też, tylko kwestia tego, żeby ich... No, trzeba zdecydowanie gdzieś je zablokować o coś. Proszę bardzo, skóra, złoto. Ach, jeszcze trochę brakuje. Trochę brakuje, będziemy w stanie pokonywać. Znaczy wargi już jesteśmy w stanie pokonywać, ale jeszcze trochę złota i będziemy w stanie kupić pancerz super. Odyn jest pokonany. Co tutaj jeszcze jest? Dobra, tutaj chyba nic nie ma takiego. Będziemy sobie czyścić ten teren. Stary, to nie są trudne rzeczy. Dobra, czyli o to chodziło tutaj Kavalornowi. Dobrze wiedzieć, że o to. Dobra. Esencja, kiepski tasak. Ej, sakiewka! 50 sztuk złota. Jeszcze już tak mało. No dosłownie ociupinka. Ale tu nie ma nikogo, kogo mógłbym okraść, nie? No nie ma. Ewentualnie trzeba wrócić do Sagity będzie i tam się uzdrowić i kapliczkę i nosa, właśnie, zręczność w sumie. Też to jest ważna sprawa, nie? Żeby zręczności trochę nastukać, więc może co, ja robię krótkie cięcie i widzimy się u Sagity, nie? Tak mi się wydaje. Moi drodzy, proszę bardzo, dotarłem do Sagity, więc się u niej po prostu wyleczę. No i przy okazji faktycznie może spróbujemy jeszcze tą zręczność tutaj ogarnąć. Tak, ulecz mnie. Ulecz mnie. Dziękuję bardzo. Diabelsko trudna, więc na razie sobie nawet tego nie róbmy. Ale tutaj punkt zręczności zawsze na propsie, więc zapiszę grę i spróbujemy go uzyskać. Dobra, kapliczka i nosa. Módl się i tak, 100 sztuk złota. I jest akurat zręczność, o matko jak dobrze. Idealnie mnie wysłuchał, jak tam nasza zręczność, 79. Cudnie, cudnie. Dobra, to co teraz i tak chcę zrobić, no to pobiec, moi drodzy, do ziomka, który będzie mi bardzo, ale to bardzo potrzebny, bo faktycznie mogę już od niego zadanie przyjąć na płaskowyżu. Wydaje mi się, że to nie głupi pomysł. Dobra, ciemne grzyby zgarniamy. W sumie wykonajmy to i tym samym też zakończymy dzisiejszy odcinek, bo pewnie tyle nam czasu akurat zajmie to zadanie. Co tutaj robisz? Co tu robisz? I tego weź, nie boisz się znaleźć. Nie obawiaj się, bacznie ich obserwuję.
Gekarda nie tak łatwo zaskoczyć. Aha, jesteś Gekard. Przy okazji, jestem Roland. Na kogoś czekasz? Hmm. Skoro tu jesteś, to być może już nie. Dlaczego ja? Wyglądasz na dość silnego. Akurat taki mi potrzebny. Powiedz, o co chodzi. Zgubiłem swoją kuszę. I mógłbyś mi pomóc ją odzyskać. Dlaczego sam jej nie poszukasz? Dlatego, że jest z tym problem. Jestem ranny. Chodziłem polować na topielce. Na topielce. Gdzie? Nad jeziorkiem w pobliżu przełęczy, tam ich jest pełno. Niestety, zbyt późno zrozumiałem, że sobie z nimi nie poradzę. Z reguły o takich rzeczach trzeba myśleć przed pójściem na polowanie. Bardzo śmieszne, Mondralo. To nie były zwykłe topielce. Jakimś sposobem one zmutowały. Zmutowały. Tak. Teraz są znacznie silniejsze, niż wcześniej. Z pewnością to sprawka czarnego maga. Jakiego czarnego maga? No, jednego z tych, co obecnie można zauważyć w szeregach orków. Jestem przekonany, że wlał do jeziorka jakiś płyn, dzięki czemu topielce stały się znacznie silniejsze. W każdym razie, nie mogłem sobie z nimi poradzić i musiałem ratować się ucieczką. Niestety, jedna z tych kreatur zdążyła mnie ugryźć w rękę i upuściłem kuszę. Kusza powinna leżeć gdzieś w pobliżu tego jeziorka. Nie no, pomogę ci. Dobrze, pomogę ci. Dziękuję. Jeśli zwrócisz mi kuszę, dostaniesz ode mnie nagrodę. Życzę ci powodzenia. Moi drodzy, tak. Jednego topielca zostawiłem, żeby w razie co po prostu wiedzieć, czy się odradzają, czy się nie odradzają. Więc to na pewno będziecie mogli zobaczyć. Ja tu szybko wam pokazuję tą drogę. Już nie będę robił cięcia, bo w sumie tak to zadanie głównie chciałem pokazać tutaj wam. Proszę bardzo, to jest to jeziorko, przy którym faktycznie będą orkowie. Podstrzegą przełęczy. No i fakt, że trzeba będzie też tą farmę odbić jakoś pewnie niedługo. Proszę bardzo, ognista pokrzywa. A, patrzcie. Widzicie? Topielce się odrodziły, bo chyba tutaj wybiłem wszystkie, tak mi się wydaje. Z wyjątkiem jednego. Ta kusza jest tutaj. A może zostawiłem właśnie tych dwóch? Proszę bardzo. To jest kusza Gekarda, nie? A nie, w sumie nie ma. Tylko tutaj dwa zostały. No to pojedynczo sobie wyciągniemy je, tutaj pokonamy, no bo przecież nie będę zostawiał. Dobra, dobra, pojedynczo. Topielec. Z topielcami to jest klasyka, trzeba odciągnąć i potem atakować do przodu najlepiej. Tak, żeby po prostu mnie nie dźgnął, bo jak mnie dźgnie, to będzie gorzej. Miejsce, żeby się cofać, nie? Tak jest. Tak jest, chodź tu. Wszedłby jakiś teraz może. Tak jest. I mamy tutaj krew zmutowanego topielca, nie? I tam widzę orków. Sporo orków. Sporo orków. Tak jest. Wow. Ok.
Poważne rany mi zadał. Aż się takiego obrotu spraw nie spodziewałem. Faktycznie mają dużą ochronę. I to jest pewien problem z tymi topielcami. Ale poza tym, proszę bardzo, pokonane. To nie był jakiś wielki problem. Teraz jedyne co, no to po prostu wskoczyć do jezior. Właśnie, wskoczyć może do jeziorka. I w sumie może wykopać skarb. Skoro już tutaj jesteśmy. Bo chyba wcześniej nie kopałem, nie? A może kopałem? Do tego nic nie ma. Ech, no bywa. Przy okazji jak złoto. No, wydałem 100, no i teraz mi znowu brakuje. Ciężkie jest życie. Dobra, znalazłem twoją kuszę. Znalazłem twoją kuszę. Dzięki, o, 100 sztuk złota. I poziom. Teraz znów będę mógł polować. Trzymaj 100 sztuk złota w charakterze nagrody. I pozbyłem się. Pozbyłem się zmutowanych topielców. I 100 sztuk złota. Naprawdę. Wspaniała robota, chłopcze. Wiesz co? Za tę wspaniałą wiadomość dam ci jeszcze 100 sztuk złota. Trzymaj. Twoja rana niezbyt dobrze wygląda. Tak, niech diabli wezmą tego topielca. Wszystko okazało się gorsze, niż początkowo pomyślałem. Posłuchaj. Jest tylko jeden człowiek, który może mi pomóc. To alchemik Konstantino i trzeba go znaleźć jak najszybciej. Dobrze. Natychmiast udam się do niego. Tylko gdzie mogę go znaleźć? Gdybym to wiedział. Mam tylko nadzieję, że wciąż żyje. Możliwe, że jest razem z tymi, którzy zdążyli uciec na północ. Ale to tylko domysły. Jasne. Nie martw się. Natychmiast wyruszam na jego poszukiwania. Proszę, pośpiesz się. Mam takie odczucie, że długo nie pociągę Enę. Głowa do góry. Wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję. Oto 100 sztuk złota. Sądzę, że to powinno wystarczyć na zapłatę za lekarstwo. No i super, moi drodzy, no ale dzisiaj skończymy na tym ten materiał. Tak wygląda moja postać. Mamy 31 poziom, tak wyglądają zadania wykonane. Dziwne topielce i kusza Gekarda. Super sprawa. Mam hajs, żeby móc w końcu kupić lepszy pancerz, więc też to kupię. Moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeśli macie jakieś uwagi, piszcie, zostawiajcie w komentarzach. Ja się do nich będę odnosił. Pamiętam, żeby podczas walk używać mikstur leczniczych, a nie tak jak na okręcie czekać nie wiadomo na co i pójść spać. Pamiętam o tym, dzięki za tą sugestię. Ja się z wami słyszę już w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.